Bóg, Jezus jest Bogiem zmiany. Czy coś w waszym życiu zmienia się, kiedy poświęcicie jajko, a potem nie zjecie? Czy coś realnego w waszym życiu zmieni się, kiedy przeżyjecie kolejną Wielkanoc? Kiedy spojrzycie kolejny raz na wiszącego Jezusa na krzyżu? Czy coś się was zmienia? Czy jest to tylko chwilowe? Nazywam się Anita Rochniak i ponad 20 lat byłam katoliczką. Tak jakby żyłam od świąt do świąt, od niedzieli do niedzieli, sądząc, że to podoba się Bogu, sądząc, że to jest coś wielkiego w Jego oczach, dowartościowując się tym. Przecież Kościół tak powiedział, przecież tak trzeba robić, przecież to tradycja. Przecież tak trzeba. Przecież inni tak robią. Przecież tak się wychowałem. Ale chcę ci dziś powiedzieć, dla Boga to obrzydliwość, co robisz. Dla Boga to nie ma znaczenia. To jest obrzydliwość w oczach Boga. Wszelkie starania ludzkie to jest obrzydliwość w oczach Boga. Ja żyłam tak, jakby myślałam, że jak będę dobrym człowiekiem i będę robiła wszystko, co mówi Kościół, to co wtłacza system religii, to będzie okej. Okay. Że Bóg będzie mi klaskał, że powie okej, okay, dobra robota, ale kiedyś stanęłam sama przed sobą, wyjrzałam w swoje serce i zrozumiałam, że mimo tego, że ja się staram, że wykonuję te wszystkie obrzędy, te rytuały, to nic się w moim życiu nie zmienia. Nadal jestem potępiona. Nadal czuję się niegodna w oczach Boga. Na serio sądzicie? Na serio sądzicie, że przybliżycie się do Boga przez te rzeczy? 6 lat temu zrobiłam coś, co na zawsze zmieniło moje życie. Jeden uczynek jest sprawiedliwy w oczach Boga. Jeden uczynek jest sprawiedliwy w oczach Boga. I to nie święcenie jajek, ale spotkanie się realnie z Jezusem Chrystusem. Możesz spotkać prawdziwie Jezusa Chrystusa. Jestem dziś, aby ci powiedzieć, że Bóg, że Jezus to Zbawiciel, ale to osoba, z którą realnie możesz się spotkać tu na ziemi. I to jedyny uczynek, który przybliży cię do Boga, to spokutowanie z tego, że prawdziwie żyjesz bez Boga. Ja myślałam, że żyję z Bogiem, ale odzywałam się tylko do Niego, kiedy było mi źle. Jak trwoga, to do Boga tak mówią. 6 lat temu zawołałam do Jezusa z głębi swojego serca. Ja przeprosiłam Go za to, że prawdziwie żyję bez Niego. Bo skoro Bóg jest osobą, a Ty Go nie znasz, to żyjesz bez Niego. Rozumiesz? Trzeba z tego pokutować. Trzeba za to Boga przeprosić, bo oddaje się poznać. Ja przeprosiłam Jezusa za to, że żyję bez Niego i poprosiłam Go o pomoc. Ustanowiłam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem prawdziwie. Prawdziwie uznałam Go Panem i Zbawicielem. Nie tylko Pan na 5 minut, nie tylko Pan podczas mszy, ale On jest Panem mojego życia. On umarł, ale i zmartwychwstał. Nie po to, abyś co rok świętował Jego zmartwychwstanie, a potem wracał do domu, żeby nie miało to przełożenia w Twoim życiu. Jezus umarł raz i raz zmartwychwstał. I kto dziś uwierzy w moje słowa, nie umrze, ale będzie żył na wieki. Chcesz życia wiecznego? Chcesz? Zbawienie jest z łaski, a nie przez uczynki. Zbawienie
zbawienie jest z łaski, a nie przez święconkę. Rozumiesz to? On po to umarł, abyś mógł przyjąć dar zbawienia. Abyś mógł przyjąć dar zbawienia. Dziś zawołaj do Jezusa, On nie jest głuchy, ale On odpowie na twoją wiarę. Jestem tego żywym przykładem. Od 6 lat żyję z Bogiem. Zamieszkał we mnie Święty Duch. Jestem świadkiem Jezusa. Wiem, że On powraca. On powraca i to wróci w wielkim stylu. I przyjdzie po swój Kościół. Pytam się dziś ciebie, czy jesteś Kościołem Chrystusa? Co to jest Kościół? Wiele ludzi mówi, to jest budynek. Ale Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu po tym wszystkim. I co ci z tego będzie? Ja jestem Kościół. Zamieszkał we mnie Święty Duch. I dziś głoszę ci Ewangelię. O zbawieniu za darmo. Za darmo. Nie przez uczynki. Tylko człowiek ma coś takiego w sobie, że ciągle próbuje zasłużyć, ale to jest puste. To nic nie daje. Dziś zawołaj do Jezusa. Dziś powiedz, że Go potrzebujesz. Dziś ustanów Go jako swoim Panem i Zbawicielem. A zdziwisz się, jak ci odpowie. Wstał, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem. O, aleluja, powietrzne czasy, Królem Królów jest. Jezus zmartwychwstał, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem. O, aleluja, powietrzne czasy, Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem. Halleluja, halleluja, Jeszua zmartwychwstał. Halleluja, halleluja. Oh!